No więc jesteśmy na rynku we Lwowie. Jest już po 21, ale że tutaj jest przesunięty czas, to ciągle jest jeszcze troszeczkę jasno. A tu jest takie fajne przejście. I na środku są takie klimatyczne knajpki. A tu w górze takie balkony klimatyczne. A tu nadjeżdża tramwaj, który przejeżdża właśnie przez rynek. A tutaj mamy ratusz na rynku. Kolejny piękny, ciepły dzień. A tutaj Stare Miasto. Dochodzimy na rynek. Tu jeszcze panie z miotłami zamiatają rynek. Tutaj już zostawiamy Stare Miasto. Tu mamy jeszcze Lwowską Operę i idziemy tam w kierunku już dworca kolejowego. Jesteśmy w pociągu do Odessy, w wagonie klimatyzowanym drugiej klasy. Mamy górne łóżka, tu leżą nasze plecaczki. Na dole jeszcze nie ma pasażerów. Wysiedliśmy właśnie z pociągu, jest bardzo gorąco. I siedzimy sobie przed namiotem przy świeczuszkach, a tam na horyzoncie morze. Gdzie to myśmy się wczoraj rozbili? Tu są jakieś kwiatuszki. Jesteśmy w centrum Odessy. Tutaj mamy operę w Odessie. Jesteśmy na słynnych odeskich schodach. Jesteśmy właśnie na targu, na części z serami, z mlekiem. Jesteśmy wśród rybek, gdzie tu wiszą bardzo, bardzo różne rybki. Możemy przejść przez rybki dalej. Tu mamy bardzo fachowe przejście dla pieszych. Jest piękny poranek kolejnego dnia. Plaża jest prawie pusta. Tutaj ktoś tam sobie ćwiczy jogę. Namiociki po nocy zostały 3 z 5. Tam jest jeszcze jeden namiocik. Niektórzy już się kąpią. Po zmienięciu namiotu poszliśmy sobie na górę. My sobie w takim właśnie parku, gdzie część ludzi jeszcze śpi sobie pod namiotami. My sobie tutaj zrobiliśmy naszą miejscóweczkę i będziemy sobie jeść śniadanko, już nie martwiąc się o to, że zaraz słoneczko nam będzie centralnie grzało namiocik. Jesteśmy na dworcu autobusowym.
szukamy sobie naszego autobusiku do Czarnomorska. A tu mamy hiciornię z tej ziemi, kapliczka zrobiona z kontenera. No i dotarliśmy nad morze w Czarnomorsku. Plaża akurat w tym miejscu jest pełna ludzi. Ale i tak idziemy się kąpać, jest nam mega gorąco. No to zaczęliśmy tutaj nasz marsz wybrzeżem. I idziemy sobie w kierunku Rumunii. Dla wielbicieli sałatek, termowe, cudowne glony. Idziemy sobie na plażę, obchodzimy jakiś wojskowy teren. No i takie klimaty tutaj przy drodze. Fajny chodnik. I dochodzimy na kolejną plażę. Tutaj przez jakiś taki stary kemping schodzimy znowu nad morze. A tu jest zejście na plażę. Idziemy przez kolejne plaże. Tutaj jest iluś ludzi, którzy sobie pod namiotami. Jest już późny wieczór. Morze delikatnie szumi. Już wszyscy dzienni plażowicze poszli. Mamy plażę tylko dla siebie. Dzień dobry. No właśnie się budzę. Jest znowu jakoś po piątej. Kolejny piękny wschodzik słońca. Chyba czas wychodzić z namiotu. Co my tu mamy? Pusta plaża w jedną. Pusta plaża w drugą. Dzień dobry. Słoneczko już coraz wyżej. Powolutku się pakujemy. Nad nami takie piękne klify. Jest czyściutka woda. Taka bajka po prostu. I znów ruszamy w drogę, a tu takie piękne klify. I kolejna część wybrzeża,
Tu można dojechać autem, miasteczko autowo-namiotowe, gdzie ludzie sobie siedzą i wakacjują. Idziemy coraz dalej i zaraz już dojdziemy do miejsca, gdzie będzie można zejść do centrum miejscowości. A tu są klify i tam na górze, na tych klifach, tam gdzie jest człowieczek, tam są domy. Wyszliśmy sobie na górę, na klif i tutaj na dole widać plażę, kąpiących się ludzi, a z drugiej strony jest po prostu wioseczka. A tam latarnia morska. Kitku przyszedł do nas na śniadanie. Niestety obawiam się, że ogórek nie jest tym, co by go satysfakcjonowało. A my już nie mamy dużo więcej, bo zaraz idziemy do sklepu. Schodzimy znowu na dół, na plażę. A tu płynie wielka meduza. Jest przepiękna. Odpływa od brzegu teraz. Zatrzymujemy się kolejny raz. Idziemy się kąpać. Woda jest czyściusieńka, jest mega przyjemnie. Przyszły takie ciekawe chmurki. Tu pod spodem są takie wille. A my dalej idziemy sobie wybrzeżem. Muszelki, muszelki, muszelki. Ogromne ilości muszelek. A teraz przechodzimy przez bardzo turystyczną część Karolina Buchas. Jak widać, ledwo możemy tutaj przejść przez plażę. Dla odmiany od dzikich plaż. Są tłumy. Proszę, piraty. Dobry dzień. Podchodzi na taryf. Piwa, chipsy, popcorn, pachlowa, trubaczki. Jest już wieczór. Po zachodzie słońca. Plażowicze już sobie poszli do swoich pokoików. My sobie tutaj śpimy. Natomiast tutaj w miasteczku namiotowym jeszcze są jakieś grille, jakaś muzyczka sobie leci. A tu mamy nocną niespodziankę. Już były jedne sztuczne ognie, teraz są drugie. Nie ma to jak w środku lata, fajerwerki. Mamy kolejny dzień. No właśnie, zabieramy się za śniadanko. Większość ludzi w tych namiotnikach jeszcze śpi. A tu, tuż przed nami, przyjechali sobie ludziki samochodami na plażę. Tu właśnie jedzie elektryczka z Odessy. Ryby suszone, kalmary, krewetki, bryczki, piwo waleczne, chłodne, kto żyje. Idziemy teraz przez zatokę, tu najbardziej turystyczną część w okolicy. Ludzi jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Mnóstwo sprzedawców różnych. Fala dalej duża. A tutaj ludzie przed
wyjściem na plażę zostawiają sobie klapeczki. Jak widać, nikt ich nie rusza. Na chwilkę sobie wyszliśmy na ulicę równoległą do plaży. I tutaj już widać, że ta dzielnica już jest taka bardziej lokalna z klimatem. Wróciliśmy na plażę. No i tutaj to już jest klimacik całkiem wesoły. Wyszłam sobie na górę, na wał. To jest nasza mierzeja. To jest morze w tej stronie. I nasz namiocik. Kolejny wschód słońca. Już chyba nawet tracimy motywację, żeby wychodzić na te wschody, bo codziennie jest to samo, codziennie jest tak samo pięknie. Kolejny poranek, a my właśnie ruszyliśmy przed siebie. Przeszliśmy właśnie śluzę i tu już nie widać żadnych aut i żadnych namiotów. Cała plaża dla nas. Weszliśmy na klif, idziemy teraz klifem. Na górze miasteczko namiotowo-łódkowe. Thank you.
zobaczcie, już jest poza miejscowością. Widać, że już jest tak zrobione, taka prowizorka, ale damy radę. I dochodzimy na wybrzeże, gdzie już nie ma ludzi. Jest puściutko i jest pięknie po prostu. Jak widać, to zejście nie jest już dla plażowiczów z dziećmi. Czujemy się jak w górach. Przynajmniej nie będzie nam brakowało w tym roku górskich szlaków. Idziemy dalej i tutaj już nie widać żadnego człowieka na horyzoncie. Jest po prostu przepięknie. Kilometry dzikich, pustych plaż. W kurortach jest człowiek na człowieku, a wystarczy kawałek dalej wyjechać i jest puściusieńko i może tylko dla nas. Znaleźliśmy właśnie super miejsce na nocleg i dokładnie tu, w środku jakiegoś lasu, rośnie taki piękny słonecznik, a ja uwielbiam słoneczniki. I postanowiliśmy tuż pod słonecznikiem rozbić tutaj namiot i mamy taki piękny widok na morze stąd. Nawet dobrze będzie spać tutaj w drzewach na górze, bo dzisiaj bardzo, bardzo wieje i na dole, na klifach cały czas by nam trzęsło namiotem, a tutaj mamy taką osłonę z tych drzewek. Piękny poranek, przed nami morze, już dużo spokojniejsze dzisiaj. A tutaj słoneczko, które niedawno wstało. Idziemy sobie dalej wzdłuż klifu. Tu są kolejne jakieś miasteczka namiotowe. Całe kempingi ludzie ustawiają. Przyjeżdżają tutaj samochodami. Schodzimy sobie jeszcze nad morze, żeby przejść ostatnie 1,5 kilometra nad morze. Tu ciekawie widać, jakby kiedyś ktoś zakopał dół dość ze śmieciami i teraz klif się osypał i widać ten dół w przekroju. Woda dzisiaj znowu ma już lazurowy kolor. Jest spokojniejsze morze i piękny słoneczny dzień. Tutaj żegnamy się z plażą. Dalej zaczyna się Mierzeja i Park Narodowy. Jak widać, plaża jest po horyzont pełna namiotów, a tutaj po tej stronie jest bardzo dużo ptactwa, które słychać. Dojechaliśmy właśnie tym autobusikiem do Bilhoradu.
widoczek z murów. Wracamy sobie właśnie elektryczką do Odessy. Mamy przed sobą 2,5 godziny w elektryczce. Jedziemy teraz przez część Mierzei, tutaj taką najwęższą. To jest widok z okna pociągowego, po prostu plaża, a to jest bar, przy którym odpoczywaliśmy, jak szliśmy. I szliśmy całą tą trasę w drugą stronę wcześniej. A po drugiej stronie widać też, jak się przyjrzymy, wodę. Dosłownie tu zaraz. O, teraz chyba widać. Jesteśmy w Odessie, znowu na plaży. Zrobiliśmy właśnie zakupy. Doszliśmy na plażę, rozbijamy namiocik. Teraz zgaszę latareczkę. I tutaj, obok, jest grupa ludzi, którzy zapalili ognisko. Coś śpiewają i grają na bębnach. Dzień dobry. Kolejny wschód słońca, kolejny piękny dzień. Dzisiaj już wracamy, ale póki co cieszymy się jeszcze porankiem na plaży. A tu przed dworcem są ludzie, którzy oferują różne kwatery, pokoje do wynajęcia. Jedziemy sobie własnym pociągiem i dojeżdżamy właśnie do Lwowa. Dojechaliśmy właśnie do Lwowa. Pogoda się zmieniła. Pierwsze krople deszczu gdzieś na nas spadają. Czekamy sobie na busa na Szegini. Pada deszcz. I coś jedzie, może to będzie już nasz. Thank you.